Siema, tu Abez, witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy od SR Pyro, petardy I Love School. Tak jak powiedziałem, od SR Pyro 20 sztuk w paczce. Zapraszam Was na Instagrama oraz TikToka, linki do nich, do tych portali znajdziecie w opisie. Zapraszam również na konkurs, jeśli jesteście nowi i nic nie wiecie o konkursie, no to pora to nadrobić i zacząć brać udział, bo można wygrać fajne nagrody i trochę fajerwerków na Sylwestra, naprawdę wybuchowe nagrody tam się szykują. 20 sztuk w paczce, możecie je zakupić na przykład na Fajerwerki Shop, tam z kodem PYROGANG otrzymacie 15% zniżki, no i nie tylko te petardy oczywiście na Fajerwerki Shop są. Za takie petardy musimy zapłacić około 15 zł za 20 sztuk, więc nie jest źle. Testowałem już petardy tego typu od SR Pyro Super Whistling. Nie wiem, które pierwsze na kanał wlecą, bo o tym decydują wspierający. Więc jeśli chcecie, no to możecie zostać wspierającym i wtedy codziennie głosujecie, jaki odcinek ma wlecieć na kanał. Ale nieważne, opiszmy nasz produkt. Kategoria trzecia. 26 gram, czyli 1,3 g na sztukę. CE posiadają, kod produktu to CLE0205. Więc z tego co wiem, chyba dokładnie taki sam jak Super Whistling, więc to są dokładnie te same petardy prawdopodobnie, ale trzeba je przetestować, zobaczymy, może jakieś różnice są. Jedzie właśnie pociąg, który właśnie pewnie słyszycie, więc zrobimy małe cięcie i widzimy się za chwilę. Jesteśmy już z powrotem. W tym czasie poszedłem po nasze petardy, o których mówiłem i tak jak pamiętałem, one mają dokładnie ten sam kod produktu, dokładnie te same wszystkie parametry, więc pewnie są to dokładnie te same petardy, tylko z inną szatą graficzną, więc już na wstępie mogę powiedzieć, że są to petardy dość dobre. Nie będę tutaj oszukiwał. Rok produkcji tych petard to 2019 rok. Pojedyncza petarda wygląda w taki oto sposób. Proszę bardzo, szata graficzna tak samo jak na opakowaniu i tu już mało znaczące informacje dla nas. Proszę bardzo. Także no już teraz mogę powiedzieć, że są tu petardy dobre. W 2019 roku, w którym one wychodziły, pewnie były dość przeciętne za taką cenę, ale aktualnie za 15 zł, za 20 petard tego typu, jeszcze z piskiem, na pewno jest są spoko opcją. Odpalamy. Długi pisk i huk w granicach takiej typowej, przeciętnej jednogramówki. Ale pisk jest największym ich plusem, bo na rynku zostały same uziki i karbony. Praktycznie screamów już nie ma. Także jest to fajna opcja dla osób lubiących petardy z piskiem. No i huk, co jak co, wcale nie jest taki tragiczny. W 2019 może nie był z jednym z najlepszych, przez to, że po prostu wtedy jeszcze można było dostać lepsze, dużo lepszych petard. W aktualnych czasach petardy średnio wyróżniają się mocą, wyróżniają się właśnie takimi efektami, więc no, według mnie jest to dla nich wielki plus. I osobiście, no nie będę ukrywał, jestem fanem pisków petard. No osobiście brałbym z chęcią. Za 15 zł 20 sztuk to wcale nie jest wygórowana cena w aktualnych czasach. Co warto zauważyć? Podczas pisku, który jest swoją drogą naprawdę długi, może nie jest najgłośniejszym piskiem, ale jest długim piskiem, lecą także takie złote iskry, więc trochę taki scream pod tym względem, bo z tego co wiem, na przykład w takich karbonach czy Uzi jest po prostu flara, pisk i nie ma żadnych takich iskierek lecących, a właśnie w screamach to było. Jeszcze pominąłem jedne ważne petardy piszczące, które są aktualnie dostępne, czyli Screaming Demon, które także testowałem na kanale. Jeśli jesteście fanami pisku, to zapraszam, bez problemu znajdziecie tam ten filmik właśnie na moim kanale. Osobiście Screaming Demony polecam bardzo, są dużo mocniejsze od tego, ale trzeba zapłacić wiadomo drożej. Także lecimy z kolejną luźno. Ja tam bardzo, bardzo jestem oczarowany tymi petardami. Raczej sami widzieliście te złote iskry przy momencie pisku.
Także bierzemy kolejną petardkę i użyjemy ją na garnku. Tu się zapowiada dokładnie tak sama ocena co Super Whistling. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo nie wiem, który z testów wleci pierwszy, ale no, siódemeczka z plusem. To jest dokładnie ta sama petarda, różniąca się niczym, co pewnie porównamy jeszcze w tym teście, ale no, niczym się nie wyróżnia, jedynie szatą graficzną, nawet kod produktu jest ten sam, więc no, odpalamy. Więc 7 plus. Nie za wysoko garnek podbiło, ale no cóż. Jakaś dziurka w trawie jest. Ale no co, nie ma się co oszukiwać. Czemu miałbym jednym dać wyższą ocenę, a drugim niższą? Teraz sobie porównamy, rzucimy jedną po drugiej, żeby pokazać wam, że to jest nie tylko na papierze to samo. Już odmarzają trochę paluchy tutaj na testach, ale no, czego się nie robi dla widzów i czego się nie robi, żeby po prostu były materiały na grudzień, czyli na najważniejszy miesiąc w roku. Myślę, że dla każdego pirotechnika, fana pirotechniki. No i porównamy sobie teraz te petardy. Najpierw poleci nasza dzisiejsza testowa sprawa, a później leci Super Whistling. To jest również oto Serpyro. Także leci Out of School i Super Whistling od razu po niej. I teraz Super Whistling. Dokładnie to samo. Ja nie czułem żadnej różnicy na żywo, więc wy pewnie także jej nie odczuliście. No więc nie ma co się tu oszukiwać. Siódemka z plusem. Dokładnie za te same rzeczy. Tamta petarda. 20 sztuk za cenę aktualnie na rynku dość spoko, jednak dość typową cenę. Są nawet tańsze od większości nowości, więc póki są, to można brać. Wielki plus za pisk, za świetny pisk, długi pisk, który ma jeszcze taki mały efekcik przy sobie. Te złote iskry naprawdę świetnie wyglądają podczas tego efektu. No i huk dość przeciętny jak na aktualne petardy, ale właśnie przez ten efekt gwizdu się wyróżniają i dlatego tak wysoka ocena dla mnie. Dla mnie jako fana pisku naprawdę pozycja, której totalnie nie żałuję kupna, więc myślę, że wy też, jeśli kochacie pisk, lubicie petardy z piskiem, nie będziecie zawiedzeni. Także taka jest moja ocena. Zapraszam was do komentarzy, tam napiszcie swoją ocenę, jaką byście wydali tym petardom. Zapraszam jeszcze do udziału w konkursie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to wbijajcie, bo można naprawdę świetne nagrody wygrać i w Sylwestra trochę dłużej się pobawić. Także jeśli was jeszcze tym nie zachęciłem, to ups, większa szansa na wygranie dla innych ludzi. No cóż, tak się zdarza. Także trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach i pamiętajcie, żeby wziąć udział w tym konkursie, bo warto, naprawdę warto.